Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto po raz kolejny Skyrim. Tak więc bez zbędnego gadania wchodzimy dzisiaj już nareszcie po czar, który w sumie nie będę ukrywał, bo ostatnio miałem podnieść, oczywiście zapomniałem jak zwykle. Po czym nareszcie kojarzy, gdzie chyba leżała telekineza. Więc po nią też pójdziemy. A jak załatwimy te dwie sprawy podstawowe, to oczywiście zajmiemy się czymś znacznie lepszym, czyli może przygotowaniami do tego, żeby wejść do ambasady Talmoru, czyli inaczej mówiąc, szukać wystarczająco dużo tych kryształów dusz, żeby to nie przeszkodziło nam później, bo wiecie, no nie ukrywam, nie wierzę w łabadżaka, jeśli chodzi o jego skuteczność. Na pewno w najgorszym po prostu momencie będzie miał tendencję do tego, żeby no w sumie, jakby to najłatwiej określić, i się wywalić. W ogóle patrz, ile mam tych kwiatów. Dobra, tak niech będzie, że z 50 wyrzucę. Od razu lepiej. Jest to może wielka różnica, ale zawsze coś. O, super. No widzicie zresztą, jak łabadżak sobie tutaj radzi. Dobra, to może bez większych cergieli, problemów, wezmę tylko miksturki i spróbujmy się tam włamać. Swoją drogą, kilka osób mi pisało na twarzy książce o tym, żebym zainstalował moda, który znacznie ułatwi mi otwieranie zamków, ale właśnie wracając, no to nie dla mnie. Po prostu rozumiecie, no po co instalować moda, który spowoduje, że cały proces w sumie, jak to się nazywało, cały proces właśnie powiązany z otwieraniem zamków zmienia się w to, że od razu wiem, w którym miejscu jest prawidłowy, jak to się nazywa, no prawidłowa kombinacja. I tak naprawdę jedyne, co muszę odkrywać w tym wszystkim, to w sumie nic. A super. Dobra, czyli muszę coś opuścić, bo już znowu przeciążony, to dosyć mocno. Dobra, zobaczmy, czy jest cokolwiek, co mogę. Nie, no to cóż, chyba pora żyć. Większość rzeczy, które mam ze sobą, jak zwykle. Oczywiście ludzi zmienionych w bułki też zjem standardowo. I co my tu jeszcze mamy? Trochę lawendy, innych rzeczy, no ale nie, no szkoda aż tak wyrzucać. Dobra, mączka kostna, zdecydowanie. Jeszcze dużo na pewno i nagromadzę, to wyrzucę tak z 20 sztuk. Agony ślizgacza, nie. Musi to być coś, czego mam pełno, żebym potem nie żałował. Dobra, czyli tak ze stówkę tego wyrzucę i będzie spokój. Na jakiś czas oczywiście. No ale ważne, że będzie. Dobra, kufer, co oferuje? Ta gra mnie nie lubi. Dobra, będę pamiętał o tym. Teraz tylko muszę znaleźć tą książkę. Nie umierając przy tym. Tak, klikam mikstury, włącza się strój. Nie. To chyba jeszcze nie tutaj. Jeśli się nie mylę. A może to tam gdzieś tam? Nie wiem. Tak wszak ta bandytka mocno pogorszyła sprawę. Będę musiał najprawdopodobniej teraz iść dokupić jakieś kryształ dusz, wiecie, ogarnić to wszystko, więc no, widzimy się za chwilę. No dobra, powróciłem w sumie w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy odcinek. I pora chyba w sumie naładować łabadżaka. A i swoją drogą kolejny poziom. Pozwólcie, że oczywiście zainwestuję jeszcze
w zdrowie, tak minimum do 200, potem może trochę w manę, ale co do many nie jestem aż tak pewien. No ale cóż, robimy szybkiego zapisa, no i bez zbędnego gadania wracamy do kopalni. Został tam jeszcze może z 2-3 bandytów, których muszę unicestwić, i zanim spokojnie będę mógł podchodzić do starcia, czy w sumie bardziej niż do starcia, to do poszukiwania księgi. Oczywiście nie przygotowałem się na to jakoś lepiej, więc no. Dobra. Pozbyłem się już pierwszej, jak widzieliście. Okej. Druga. No oczywiście. Idealnie włączy tarczę zawsze tak, żeby łabaczek jej nie dotknął. A, okej. Poszło to łatwiej niż myślałem. Fajnie. I czy coś jeszcze jest? Nie. To tyle. Dobra, tu jeszcze teraz tylko szczątki tego gościa trzeba zabrać standardowo. Dobór kusownika, okej. Nie wiem, co to wezmę, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra. Chyba szybciej by było, gdybym upuszczał te różne rzeczy. Jeszcze z takiego, co mogę łatwo opuścić. Dobra, to smocze kości i łuski w sumie. O, mieszek. Dobra. To teraz tylko najgorsze, muszę w sumie odnaleźć księgę z transmutacją. W sumie jestem pewien, że to jest właśnie w tym miejscu, ale no, znając mnie, to jak zwykle ją pominę milion razy, więc może szybciej bezpieczniej dla wszystkich będzie, jeśli nie wiem. A co za? A dobra. Nic wielkiego. A, ciasto i diament? Co? Dobra, nic istotnego. O, mikstra siły, fajnie. Ruda żelaza. Super. Powinien tu być czar, ale oczywiście go nie widać. No cóż. Chyba, że znowu pomyliłem miejsca. Nie no, ale jestem pewien, że to było tu. No, tym bardziej teraz. Ale dobra, mniejsza z tym, jeszcze zapomniałem, że w sumie jest kilka tych takich bardziej sekretnych miejsc. No dobra, wytrych, pokazuj to. Jak otworzyć? Tak, może? Od razu lepiej. Serio? No cóż, trochę się zawiodłem, nie ukrywam. Nieźle. Znalazłem tutaj chyba miliony rzeczy związanych z mamutami. O, chyba jest też moja książka. Dobra, gdzie są składniki? Bo te trąby bym w sumie pousuwał. A, one nie są w składnikach, one są w pożywieniu, no tak. Jedną trąbę i teraz, nie wiem. Jeszcze dwa kły i jeszcze jedną trąbę. No i jest po co przybyłem. Nawet nie będę czekał, czytamy. Transmutacja. Jest oczywiście w przemianie, no i proszę. 88, czyli trochę kosztuje, no ale przemienia jeden kawałek nieobrobionej rudy żelaza w srebro lub rudy srebra w złoto. No, więc teraz znowu tylko trzeba szybko powrócić tędy. Takie standardowe procedury. Kolejny cel to będą stajnie. I żeby nie było, jedziemy w okolice. O, jak się to miasto nazywało? Pękniny bodajże? Dobra, mniejsza z tym, tam po prostu gdzieś są kradzieje. Potrzebujesz dokąd chcesz jechać? O, nawet zgadłem. Na wóz i spadamy. No, więc kontynuując, jedziemy tam. Jeśli nie znasz pękniny, zajrzyj do miodosypni czarnych róż. Kilka kufli tam. No właśnie, wracając. Nie idziemy bezpośrednio do miasta, a bardziej w pewną lokację powiązaną z dodatkiem
Dawnguard, inaczej Straż Świtu. Powinien mieć ją zaznaczoną na mapie. Nawet jest, dobra. Tylko nie wiem, czemu nie chcę mi pokazać wskaźnika w żaden sposób. Tędy? Tak, tędy. Akurat się pokryły. Jeśli kogoś zastanawia, czemu w to miejsce tak dziwnie, to... Najprościej w świecie, jeśli się nie mylę, tam jest w pewnym miejscu trupek, który ma przy sobie telekinezę. Ale no... O szczegóły teraz nie będę może... Znaczy, w szczegóły nie będę się wdawał, bo nie ukrywam, nie do końca pamiętam, czy się nie mylę i czy to on zawsze miał. Ale mniejsza z tym, tylko że przy okazji jakąś duszę udałoby się złapać. Bo to, że kupiłem sporo kryształów, nie oznacza, że no wiecie, nie przydałoby się zapełnić tych, które posiadam. Nie będę ukrywał, trochę to niepokojące, że tak idealnie się pokrywałem te znaczniki. Ale cóż, na szczęście, jak będziemy w pobliżu tego miejsca, o którym mówię, co... nie powinniśmy mieć nawet żadnych wątpliwości, powinniśmy po prostu z góry je odnaleźć. Gorzej tylko, jeśli no... Właśnie będę miał problemy z odnalezieniem miejsca. Jeśli się nie mylę, była jakoś oznaczona ta placówka, ale no... Jak to ja wam nie powiem? Najprościej w świecie, no nie pamiętam. Wątpię, żeby to było to, ale no... Warto zahaczyć tak czy siak, żeby mieć odbębnione. No oczywiście, że to nie tu. A weźcie, nie wrzeszcie. Czasu nie mam na takie głupie zabawy z wami. Bandyci. O, znowu jakieś oznaczenie chałupki. Może to będzie to coś? Nie wiem. Już mówiłem szczerze, po prostu nie wiem. Jeśli tak, nawet dobrze strzeliłem, jeśli chodzi o lokację. Chociaż nie ukryłem głównie, co zarzuciłem w zasadzie, że pamiętam, że to było gdzieś w tych regionach, więc po prostu. Albo jest tu pełno wrogów, albo to ci daje i będę ci sam. Okej. Okay. Lubię wilki. No ale nie tego typu. Dobra, mniejsza z tym. To się będę przejmował tym wszystkim. Po prostu szukajmy tej miejscówki. Łaboczek sam się napełnia, no w sumie. No to mi się sam napełnił, to i tak mi się nie chciało. Oczywiście popka już musiała zejść już z niego. Jakby inaczej, i uwaga, uwaga. Szkarłatny dom. Nie wiem, czy to jest właśnie to miejsce. Niech mi ktoś pomoże. Co się dzieje? Jeśli jesteś tu w interesach, to do rzeczy. Jeśli... Mam nadzieję, że to to miejsce. Może trochę też nie ukrywam, przestrzeliłem, jeśli chodzi o tym, że to jest... teren z dodatku czy coś, ale no mniejsza z tym, naprawdę. O, nawet się udało. Co się zmieniło? A, nic, po prostu totalna dezintegracja. Dobra, mikstury lecznicze. Szybki zapis teraz, w sumie muszę odnaleźć trupa. Pamiętam, że właśnie przy trupie w sumie. Jak kupujesz, to właś. Jak nie, to zjeżdżaj. Muzyka bitewna dalej. Dobra, sens. Gdzie tutaj w okolicy powinien właśnie być jeden trup, przy którym to właśnie leży zaklęcie, którego szukam. Nie pamiętam, czy to było w środku, jak czy gdzie. Kupujesz, dobra, byłaś. Po prostu wejdźmy, zobaczymy, jak będzie. A nuż się okaże, że właśnie to jest to, czego szukamy. Dokładnie. Ja się nic nie stracimy. Dobra. Dajcie chwilę, znowu wołem. Dobra, no co jesteśmy? Stój! Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. Okej. Wejdź i zachowuj się. To jest zdecydowanie ten.
Co prawda trzeba będzie tutaj wejść i w sumie... Idź już na dół. Trochę się namęczyć. Dobra. Witam, witam. Chyba nie widziałam cię tu wcześniej. Możesz zrobić u mnie zakupy, a potem pójść do dowolnego pokoju. Skoro to twój pierwszy raz, nie ma sprawy. Znajdź sobie wolne miejsce i smacznego. Idealnie. A, pogadam jeszcze sobie z nim. Wyglądasz nie najlepiej. Wybierz pokój i odpocznij sobie. A może potrzebujesz kolejnej dawki? Jej tajemnica tkwi w naszym szkarłatnym źródle. Magia zawarta w tej wodzie jeszcze bardziej wzmacnia doznania po skumie. Okej, zobaczmy, czy w ogóle ma coś innego. Czy tylko to? Bo już nie pamiętam nawet. A, skuma, szkarłatna skuma. Jak widzicie, no niestety. Zanim odejdziesz, spróbuj koniecznie naszej skumy. Zaraz spróbuję. No. Jak normalnie pewne rzeczy nie popłacałem, tak tutaj one popłacają bardzo. A ta jest najgorsza część. Trzeba gdzieś tam zakraść. Znaleźć martwego gościa, przy którym będzie książka. O, i to będzie ciężkie wyzwanie, więc pozwólcie, że po prostu... No. Oj. Właśnie zrobimy to jak najszybciej. A wiem. Dobra. Udało się. Aha, super. Nie się stało, niestety się. Dobra, mamy kraba, który powinien go wykończyć. Ja. Mhm. Jak widać, sprzedawczyni też nas nie lubi. I teraz taka ciekawostka, w sumie nie wampirami, jak można było się spodziewać, więc... W sumie ogniste wybuchy z łabędziaka będą po prostu dla nich śmiertelne. No i oczywiście łabędziak będzie trafiał. Dobra. Głupi łabędziak. Jak zwykle baterie padają. Całe szczęście mam ze sobą w sumie. Jak widzicie, jeszcze kilka klejnotów. To powinien być w stanie. O Jezu, nie. Mam tylko kilka dni na wyleczenie się. Niedługo zostaniemy wampirami. Jeśli tego nie zrobię. A nie ukrywam, tego bym nie chciał. Więc dobra. W celi to było przy jakimś trupku. Dobra. Okej, szybko. Gdzie my tu mamy? Nie chciałem miksur kondycji. Dobra. Ale ogólnie jest mniej więcej spokój. Mówię teraz tylko odnaleźć książkę. Całe szczęście mamy otwieranie tutaj całkowicie. Doświadczony przywoływacz. I mamy to, po co przybyłem. A, jeszcze księgę czarów w sumie wezmę. Czemu nie? Więc teraz tylko księga, telekineza. No. I powiem szczerze, że teraz ostatnie, co nam zostało, to... zdobyć wystarczająco dużo many, by być w stanie to rzucić. No, a jak już będę w stanie rzucać telekinezę, to w sumie nie będzie nawet zbytnio problemów w nas. Serio, to też. Nieważne. Porawiać. Oczywiście do białej grani, bo tam wiem, że mam przynajmniej... A właśnie, muszę zobaczyć, czy mam miksturę leczenia choroby, bo... Fajnie by było. O. A bo nawet nie będę się tym może aż tak... Może nie będę właśnie się aż tak teraz tym przejmował. To jest tylko ostatnie aspekty.
Super. Po prostu super. No ale mniejsza z tym, udało się, jak widzicie, mamy to, czego szukałem już od dawien dawna. Nie będę kojarzyłem to wszystko w inny sposób, jeśli chodzi o lokację, ale... No grunt, że się udało. Nie ma co narzekać. W sumie nawet na tym mamy pomału już konkluzję wszystkiego. No ale jednak zanim to, co pora się przebrać. I zobaczymy... Potrzebujemy... przemiany. Ile kosztuje w tym czymś to wszystko? Jak widzicie, jeszcze trochę za dużo. Ale dobra, może jeszcze się uda. Bo wiecie co, mój główny cel teraz właśnie pokazać wam pewien specjalny trik, jeśli chodzi o właśnie zdobycie 100 punktów w przemianę w parę sekund. Owszem, łatwo to zrobić, jeśli będę mógł dać mikstury przemiany, bo one nie dosyć, że zwiększają skuteczność, co mnie użarło znowu. To przy okazji chyba trochę staniają sam w sobie używanie magii. Ale no mniejsza z tym. Trzeba będzie co sam stworzyć jakiś zaklęty przedmiot, który będzie miał bonusy do, nie wiem, właśnie przemiany i wtedy spróbujemy. No zdobycie dużych kamień dusz na to nie jest problemem. Jedno co to tak naprawdę kwestia tego, czy uda mi się zrobić mocniejsze niż 12%. Chociaż dobra, w zaklinaniu chyba mam też dosyć sporo. Już się gubię w tym wszystkim. Nie umieć, nie miał być usun, dobra. Ile mamy w zaklinanie? 31. Nieprzemijana zaklinanie właśnie 31. Właśnie. Póki to pamiętam, jeszcze zarzucę sobie od razu. Łatwiej będzie robić potężniejsze zaklinania. Dla pancerzy to jeszcze się przyda, to 50, więc jeszcze zanim to trochę czasu minie. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, to pora w końcu dopasowane blachy. I przy okazji chciałbym jeszcze krzepę niedługo, ale no to będzie trochę wymagało, więc żelazne pięści... Nie, jeszcze nie czas. Będę oszczędzał te punkty. No, ale dobra. Się udało pierwszą sprawę, więc jest dobrze. I teraz coś jeszcze właśnie chciałem sprawdzić, ale nie pamiętam już co. A, no tak. Czy mam umiejętność, która pozwoli... Znaczy, nie umiejętność, tylko ten... Miksa przemiany. Czas trwania zaklęć przemiany wzrasta. Oj, niestety nie. No nieźle. Mam różne rzeczy, ale nie to, co będzie mi potrzebne w sumie, więc... Nie, chwila! Mam coś lepszego. Muszę tylko mieć pełną manę. Oj, zobaczymy, czy to się uda, bo jeśli tak, to w tym momencie właśnie zostałem mistrzem w... I teraz tak, max mana mam ile? 140, okej. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. I teraz mutacja tylko telekineza. O, zamysł obożaka, i teraz tak. Czy jesteś niewartego uwagi? Dobra, jeden wytrych. Nie wiem, czy mi się to uda. Trzymajcie kciuki za mnie. O, jeśli się uda, to zaraz będziemy mistrzami, tylko tak. Wytrych chyba nie był dobrym pomysłem. Tak, zgubiłem. Dobra, coś większego tym razem. Nie wiem, coś, jak mówię, większe, ale nie aż tak potrzebne. Szata kultysty, zniszczenia, nie wiem. To jest problematyczne, nie ukrywam. Dobra, buty. Czy to się uda? Samotni byliśmy. Tak, zobaczymy. Czy zepsułem, czy mi się to udało? Chyba nie. Chyba się nie udało. Okej, to pora wczytać. Jeszcze raz spróbuję. Jeśli się nie uda, to może wy znacie ten trik. I wiecie, co robię nie tak. Standardowo tym razem już puszczam buty, spróbuję ponownie. No jak mówię, to jest ostatnia próba. Pewnie jak zwykle coś zepsułem całkowicie. I okej.
Jest okej. Okay. Jak już się powtarzam trochę, nie transmutacja telekineza. Dobra. A, nawet nie złapał tych butów. To mógł być problem w sumie. Okej, teraz na pewno mamy już wzięte. I nie do samolotu, nie do Błękitnego Pałacu, niech będzie tutaj. Zobaczymy, czy ekspi nam polecą, czy nie. Pewnie zaspaczowali, czy coś. Nie dostanę żadnych ekspów, a szkoda. Właśnie kiedyś to był najszybszy sposób, jak ekspić. Okej. Tak po prostu leżący tu martwy bandyta. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, czy to naprawili, czy nie, ale w sumie ja tak czek. Dzisiaj już tego nie sprawdzę, bo niestety jestem zmuszony do zakończenia przygód na dzisiaj. Mam co chciałem. Muszę tylko zwykły zapis zrobić. W najbliższym czasie oczywiście spróbuję to potem wykorzystać jakoś dobrze, żeby zostać mistrzem przemian czy coś. No a na obecny moment ja wam dziękuję. To było na tyle. No i do następnego, jak już powtarzam. No trzymajcie się. Hej, hej.